Kamil Wieczorek, 18 do 12, tak wygląda stan rywalizacji na stadionie bardzo kameralnym tutaj miejskim w Grudziądzu. Proszę zobaczyć, jak Rafał Okoniewski poradził sobie z tą stawką, ale świetnie teraz też jedzie Sebastian Ułamek. Przepraszam, to jest oczywiście Artem Łaguta na pierwszym miejscu, zanim ustawił się Andras Jonsson. No ciekawi jesteśmy, czy Jonsson będzie tak szybki w tym sezonie, jak był w swoich najlepszych sezonach, kiedy jeszcze zdobywał medale Grand Prix. Wygląda na to, że nie jest źle, ale jeszcze nie jest aż tak piorunująco szybki, jak chociażby prowadzący w tym wyścigu Artiom Łaguta. Sebastian Ułamek, pozycja numer 3, a stawkę zamyka junior klubu z Grudziądza Kamil Wieczorek. Nie ma tutaj jakiejś pasjonującej mijanki, nie ma tutaj takich typowych dla żużla oczywiście, gdzie kibice bardzo by chcieli mijanek, rywalizacji. To jest wszystko ułożone 1, 2, 3, 4 i tak też się to kończy, a więc Łaguta za nim, Jonsson potem, Ułamek i Wieczorek na końcu.